We wtorkowy wieczór doszło do poważnego wypadku na obwodnicy Augustowa w podliżu miejscowości. Wronowo, jadący w kierunku Augustowa kierowca samochodu osobowego Ford, obywatel Łotwy, rozpoczął wyprzedzanie ciężarówki. W trakcie manewru zajechał drogę zmierzającemu w stronę raczek kierowcy Skody. Doszło do czołowego zdarzenia pojazdów. W kierowanym przez Łotysza Fordzie, prócz niego była jeszcze trójka pasażerów, w tym dwoje dzieci. W Skodzie był tylko kierowca. Wszyscy uczestnicy tego zdarzenia trafili do szpitala. Jak poinformowała nas komenda wojewódzka policji w Białymstoku, kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Meteorolodzy zapowiadają, że przed nami kolejne opady śniegu i powtórny spadek temperatury. Efektem mogą być niesprzyjające warunki na drogach. Dlatego policja apeluje o rozsądek i szczególną ostrożność. Lepiej dojechać później niż wcale.